Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na perełeczkę z XIX wieku. Niesamowita partia, w której efekt końcowy jest uwzględniany w wielu książkach z zadaniami. Bardzo ciekawy motyw powstanie. W tej partii. Otóż zawodnikami jest Aleksander McDonnell kontra francuski szachista. No, nazwisko ciężkie Louis Charles Machet de la Bourdonne, bodajże tak to się czyta. W każdym razie, Aleksander McDonnell, irlandzki szachista, który właśnie chciał grać mecz z francuskim szachistą i zaprosił go na, no, właśnie na ten mecz. Grali ze sobą. 85 partii, lecz Francuz jednak był uważany za nieoficjalnego mistrza świata. Bardzo ciekawa historia, w ogóle starych szachów. Można sobie wygrzebać i poczytać nieco o tym, jak ktoś jest zainteresowany. A tymczasem. Zapraszam na naprawdę ekscytującą partię i muszę przyznać, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego posunięcia, że partia była rozgrywana na takim bardzo ciekawym poziomie. Oczywiście znajdowały się tutaj błędy takie debiutowe. No, dzisiaj to jest pra praktycznie tak niedopuszczalne, że tak powiem, ale partia bardzo taka świeża jak na swoje lata muszę przyznać takie miałem odczucie zapraszam serdecznie białe rozpoczęły ruchem e4 na co czarne c5 i to już świadczy o tym że nie były katowane tylko partie włoskie ale pojawia się obrona sycylijska co jest właśnie bardzo bardzo ciekawe skoczek f3 skoczek c6 d4 bicie na d4 skoczek bije d4 no tak gramy w dzisiejszych czasach i bardzo ciekawe posunięcie e5 tak, też można oczywiście grać. Jest to taki wariant, który jest oczywiście grywalny, też dosyć często zauważam wśród szachistów. I dzisiaj wiemy doskonale o tym, że ten skoczek może wrócić sobie na F3. Dzisiejsza teoria to podpowiada. Ewentualnie skoczek na B5 też jest ciekawą opcją. Ten skoczek ma zamiar wejść na D6. No to jest dobry ruch, dlatego że, goniec, jak tutaj się wymienić za skoczka, to teoretycznie białe zyskują taką fajną opcję, ale Opcję wymiany skoczka za gońca to mam na myśli, ale po posunięciu d6 gramy na przykład c4, ewentualnie można zagrać skoczkiem na c3. Dużo możliwości i to normalne pozycje są w dzisiejszych czasach. Lecz no, w 1934 roku, 1834, skoczek wybił na c6. Ten ruch nie jest najlepszy dla białych, nie polecam grać tak białymi. E, tutaj e, francuski szachista się bardzo z tego powodu na pewno ucieszył, zbił pionkiem do centrum, ma możliwość zagrania posunięcia D5. No to tak w formie edukacyjnej to też na pewno e, pomoże, co niektórym mam nadzieję. Sk e, goniec zagrał na C4, no goniec tu się ładuje pod strzał taki bezpośredni, żeby stracić teoretycznie tempo. Nie ma takiego posunięcia jeszcze, bo to trzeba przygotować i skoczek zagrywa na F6 i taki ruch już istnieje. Jednakże białe zagrały gońcem na G5 wiążąc tutaj e, skoczka e, i nie można w tym momencie zagrać posunięcia d5. I tu się pojawia bardzo ciekawy motyw. W partii nastąpiło goniec e7, co jest jak najbardziej normalnym ruchem i dobrym, ale bardzo ciekawa odpowiedź mogłaby być następująca. Otóż hetman a5 mógłby zagrać na y, hetman mógłby zagrać po prostu na a5. Tu jeszcze y, wspomnę, że dobrym też ruchem jest zagranie goniec c5 z pułapką goniec bije f2, jak król odbija to skoczek E4. Tu się pojawia dużo takich łapeczek. Po Hetman A5 to mnie zainteresowało. Jedyną sensowną opcją no, jest zasłonięcie się gońcem z powrotem i ten goniec już tego skoczka nie atakuje. Dlaczego? No bo jak zasłonimy się pionkiem, zasłonimy się skoczkiem, to zawsze tutaj zbijamy pionka na E4. Też istnieje taka opcja Hetman D2, lecz ona nie jest najlepsza. I tutaj zwrócimy uwagę dlaczego. Dlatego, że byśmy od razu gońcem zagrali na B4, ale ktoś powie no dobra, zagram skoczkiem, no to okej, okay, tutaj wybiję i wygrywam partię. No czy no, wygrać to może za szybko, ale już jest na pograniczu wygranej oczywiście na pewnym poziomie. Ale C3. Ktoś by powiedział c3, przyciskam c3, goniec musi uciekać i tak dalej. Zapamiętajmy, ruchy wtrącone, to zawsze jest dobra rzecz. I tutaj skoczek na e4 mógłby palnąć bardzo fajnie. No taktycznie się tutaj dużo dzieje. Zauważmy, że goniec jest również atakowany, więc po odejściu hetmana powiedzmy, no to skoczek zawsze ma opcję wybicia, ewentualnie d5. No Dużo ciekawych taktycznych zagrań się pojawia i to czarne tutaj dominują w tej sytuacji. Jeżeli na przykład pionek by wybił na b4, no to my hetmana ciach, pionek Hetman na ciach i skoczek na c4. No pozycja Miodzio dla czarnych tu nie ma co ukrywać. E, materiał jest e, widoczny w figurach, a pionki centralne, no tutaj jest pięknie. Tu jest pięknie czarnymi. Pionek więcej, tak? Pionek więcej powstało. Ja nawet na pionki tak mocno nie spoglądam, tylko jak widzę taką pozycję, to nawet jakby nie było pionka h7, e, czy nawet pionka a7, to pozycja myślę, że byłaby dobra. E, do czarnych, e, no może też trochę przesadzam, ale dobra, przejdźmy dalej do do partii, goniec na E7, Hetman zagrał na E2, no bronić pionka na E4 jakoś broni i posunięcie D5. Właśnie, to jest bardzo ciekawy ruch, ktoś sobie pomyśli, no dobra, jak zbiję tutaj pionka, ja odbiję, dam szacha i w następnym ruchu zbijam pionka E5. Tak sobie prawdopodobnie możemy to w głowie układać, ale czarne tutaj były sprytniejsze. E, otóż, jeżeli pionek by wybił na D5, no, no to wybi wybijamy goniec na B5 i powiedzmy goniec D7. Zauważmy, że nie możemy bić pionka dalej na E5, bo tutaj wybijamy. No ale jak goniec zbija, to nic prostszego jak skoczek odbija i pionek jest broniony. Po y, serii wymian, które mogłyby nastąpić. Nadal pozycja czarnych jest, uważam, rewelacyjna po debiucie. Czarne dostały bardzo dobrą grę, dlatego że jest świetne centrum, szybka roszada, wolne linie dla wież, żeby grać sobie bardzo aktywnie. No, życzę każdemu takiej pozycji, jeżeli się uda uzyskać. W partii jednak... Goniec zbił na F6, co y, zwyczajnie ułatwia grę raczej czarnym, z tego względu, że goniec od razu broni pionka na E5. Tak bym sobie to tłumaczył. Białe odeszły na B3. Szybka roszada, szybka roszada. Y, I posunięcie, no właśnie, posunięcie A5. Jak y, patrzyłem na te partie wcześniej, to, y, no mówię, kurczę! Przecież oni grają tak jak teraz gramy w szachy, czyli ruch A5 jak najbardziej naturalny, no bo chcemy grać A4, chcemy zagrać goniec A6, no Sycyla tak się mniej więcej gra, więc myślę sobie, no fajnie, no wysoki poziom. Ok, białe zagrały tutaj. Pionek bije na D5, pionek bije na D5 i wieża D1 też bardzo fajne podejście białych do sytuacji. A nie, że tam jak gramy A5, to A3 i goniec musi uciekać, bo jak widzę zagrożenie, to od razu muszę od niego bezpośrednio starać się uciekać. Mam nadzieję, że jestem zrozumiały, że goniec zwyczajnie szuka ucieczki. A tutaj bardzo sprytnie wyprowadzając wieżę, białe próbują kontratakować i uderzyć w pionka D5. No ale to nie jest takie łatwe, oczywiście. Pionek D4 się wysuną. No i to stoi bardzo dobrze. Goniec, mimo że jest takim big pionem, można powiedzieć, świetnie kontroluje te pionki. Jakby na przykład było poderwanie tutaj pionka d4 poprzez c3, no to my to zostawiamy w miejscu jak będzie wybicie, tutaj wyobraźmy sobie to, tę pozycję, jak będzie wybicie na d4, to wybijemy pionkiem i otwiera się kolejna linia i goniec może sobie zagrać. Widzę same superlatywy w tej pozycji dla czarnych. C4 zostało zagrane i w tym momencie Jakże naturalne Hetman B6. Zobaczcie, znowu ruch A4 grozi. Goniec C2, tylko pamiętajmy o pułapkach, że nie, za bardzo pionka szybko na B2 zbić nie wolno, bo tam goniec H7 i Hetman wisi. Ja tak świadomie nie przestawiam wszystkiego, żeby starać się troszeczkę to sobie wyobrazić. To jest na pewno dobra forma treningu. Goniec y, zagrywa na C2. A tak w ramach ciekawostki... Y, Jakiego znacie szachistę współczesnego, który no nie wiem jak teraz, ale na pewno trenował samodzielnie bez patrzenia na szachownicy? Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu i zobaczymy, czy wasza wiedza taka ciekawostkowo szachowa jest na jakimś tam poziomie. Oczywiście moja to tam wiecie, jest jeszcze mała, ale może ktoś akurat wie z ciekawości, jestem, jestem właśnie ciekaw, czy ktoś... Ktoś wie, no pewnie z wielu szachistów, ale jeden szachista jest taki charakterystyczny, mi się wydaje. I to nie jest Timur Garyjew, taki rekordzista Guinnessa, w grze na ślepo, tylko tak podpowiem. Może on też trenuje, ale ja te, tej, tej wiedzy nie mam. Dobra, rozgadałem się, lecimy dalej. Goniec C2, i teraz goniec B7. Goniec świetnie, pod diagonali działa. Ok, skoczek zagrywa na D2, wieża zagrywa A na E8. No ten ruch. Trochę mi się nie podoba, on nie jest zły. Bardziej widziałbym tę wieżę tutaj na E8, żeby druga wieża sobie podziałała na przykład na C albo na D. Może ustawić wieżę właśnie w pionki bardziej wysunięte. No ale poszło zagranie. To też nie może, nie musi być y, oczywiście słaby ruch, bo czarne prawdopodobnie miały w zamiarze zagrać posunięcie F5, i te wieże wtedy mają sens. Y, te dwie złączone F8 zresztą też. No dobrze. Skoczek zagrał na E4, goniec D8 wrócił słusznie. Pionek C5 zaczyna robić karierę. Hetman C6 nie pozwala tej kariery tutaj tak szybko się karierze rozpędzić. Skoczka, no dlaczego? No nie można skoczkiem zagrać na D6 z prostych powodów. Mamy Mata na G2, więc F3 jest zagrane. Na co czarne odpowiadały gonie C7. No oczywiście, gonie C7. Pilnujemy pola D6. Wieża AC1, posunięcie F5, skoczek musi uciekać, ale nastąpiło wtrącone posunięcie. C4. Naprawdę jak się patrzy na te partie, to mnie aż dziw bierze, że tak naprawdę fajnie grali w te szachy. Podoba mi się. No i tak jestem ciekaw też jaki poziom współcześnie byłby klasyfikowany tych zawodników. No Kruch zagrywa na H8 w tej sytuacji. Goniec na A4. Zobaczcie, że Ci zawodnicy szukają cały czas ruchów wtrąconych. To świadczy o wielkiej sile. No i tutaj widzimy pewnego rodzaju korzyści materialne dla białych. Tylko, że prawdopodobnie czarne były świadome tej całej sytuacji. Tak jak patrząc po następnych ruchach, że świadomie tę figurę oddały. No bo para gońców jest dosyć silna. Hetman zagrał na H6. To jest bardzo ciekawy ruch. Bo Hetman ma jakieś tutaj opcje już zagrania na E3. Na co białe wzięły wieżę? No i teraz y, co zrobić? Wybić gońca czy wybić skoczka? Wiadomo, że trzeba zbić skoczka, bo goniec tu nie jest groźny. A my staramy się już szarpać króla. Jeżeli mamy coś mniej, starajmy się atakować króla. Może nie za wszelką cenę, tylko jeżeli mamy taką możliwość. Albo za wszelką cenę atakujmy króla przeciwnika, jak mamy coś mniej. Pewnie, że tak. C C6 zostało zagrane. Znowu wtrącony ruch, to jest bardzo ciekawe. Eee, I teraz białe popisują się kolejnym świetnym zagraniem, i to jest naprawdę dosyć trudne za zadanie. Spróbujmy, jak ktoś ma ochotę, zatrzymać materiał i znaleźć odpowiedź, i jest to posunięcie. Pionek bije, tak. Pionek bije na F3. Bardzo ciekawe posunięcie. O co chodzi? Sprawdźmy, czy można zbić gońca. No właśnie, w partii tak nie było. Gońca zbić nie wolno, dlatego że tutaj czarne wygrywają, i to jest zadanie. Dla Was, mat w sześciu ruchach, proszę bardzo. On jest dosyć prosty, bo jest dosyć forsowny. Otóż, Hetman E3 szach. Czy król zagra na F1 czy na H1? Nie ma to większego znaczenia dla nas, znaczy po stronie czarnych, bo jak król H1 powiedzmy, to bijemy. Król na G2, wieża F2 daje szacha, król G1 i bardzo teraz ładny ruch wieża F4, żeby wieża miała swobodę atakowania. Tu zauważmy, że jest szach, król G2 znowu, Hetman F3, czyli takie ograniczanie króla, i tutaj dajemy mata na G4. Tak by mogło być, ale tak nie było, gdyż no, białe tutaj e, zwohały, tutaj e, powiedzmy plany czarnych. Wieża C2 została zagrane i Hetman E3, ok. Hetman E3 no jest to posunięcie, które no wypuszcza przewagę czarnych, co się może wydawać dziwne, no przecież tutaj czarne nieźle atakują. Lepszym zagraniem byłoby goniec A6 według silników. No, jest to takie no dosyć trudne zagranie. Dlatego że po wybiciu na A6 tam komputer rekomenduje E4 i marsz tych pionów w ogóle niesamowita, ostra pozycja. Ciężko to na pewno przeliczyć. Ruch Hetman E3 jest bardziej naturalnym ruchem. No i wieża F2 by to wszystko ratowało, dlatego że na przykład goniec C8, goniec D7, żeby wymienić, i teraz. No tutaj, jakbyśmy wybili na G2, to Hetman wraca na E2 i to się wszystko u białych trzyma. A przewaga materialna jest tutaj no, u białych, właśnie w tym momencie. No ale to tak się łatwo mówi, bo Hetman E3, król zagrał na H1. I ten ruch jest ruchem niestety złym. Jak to wykorzystać? Otóż pierwsza rzecz. Tutaj czarne spokojnie zagrały gońcem na C8. No słusznie. Nie chcemy oddać figury. W tym momencie goniec zagrywa na d7, i czarne przystępują do bardzo ciekawej, bym powiedział, pozycji, która powstanie na końcu. Pierwszy ruch, no taki narzucający się chyba, to jest posunięcie f2. Jest to słuszne, słuszne zagranie. Wieża stoi za pionkiem, chcemy doprowadzić pionka do promocji. Tutaj w tym może pomóc zagranie Hetmanem, na przykład na e1. Wieża zagrywa na f1, na co czarne. D3 Jedyny ruch słuszny w tej sytuacji, który daje przewagę. W tym momencie wieża zagrywa na C3. No, i teraz czarne postanowiły uprościć grę, bo widzą tutaj już pewnego rodzaju zależności, które dają im świetną koncepcję, świetną pozycję. I no mówiąc wprost, wygraną pozycję. Goniec zbił najpierw na D7. Tu widzimy, goniec zwierząt się dobrze trzyma, więc się nie musimy tym martwić. I w tym momencie posunięcie E4. Pionek się broni. Pionki są bardzo groźne, nietypowo stoją. W tym momencie Hetman zagrał na C8. O, no, widzimy tutaj opcja wybicia i dorobienia hetmana, trzeba na to uważać. Także widzimy, że w tej partii dużo wtrąconych ruch ruchów było, to już powtarzam któryś raz. Ale to jest naprawdę bardzo ciekawe, że. Znaczy, ja jestem y, uśmiechnięty, jak oglądam te partię, bo widzę jak w tamtych czasach naprawdę pięknie grali w, y, w szachy. No, niektóre partie były naprawdę na wysokim poziomie, które. Powiedzmy w ten sposób, no bo obraz mamy taki, że w dawnych czasach dużo było podstawek, romantycznych szachów i tak dalej. Tutaj też poniekąd jest taki zarys, ale naprawdę wygląda to dobrze. Goniec D8, świetna asykuracja I teraz Hetman wrócił na C4. Zwróćmy uwagę, co by było, jakby Hetman zbił gońca. To się może wydawać dziwne, dlatego że wieża wybija, ale zwierza C8 i pytanie, jak się bronić? No, oczywiście, Hetman B6 musi tutaj bronić wieży, ale wieża F2 i zobaczcie, co tutaj grozi. Bierze F8. Jaki ruch zagrać, żeby się obronić w tej sytuacji? Jedyne posunięcie, które wygrywa czarnymi, to król G8. Król broni, e, król broni się sam. No i tutaj spokojnie dalibyśmy radę kontratakować pionkami. Na szczęście. E, po Hetman C4 w tej sytuacji, Hetman zagrał na E1. No i widzimy. Że tutaj już jest prosta droga do zwycięstwa Ale wieża zagrywa na C1 Na co czarne zagrały D2 No i bardzo rzadki widok się pojawia Hetman C5 Tutaj widzimy jakieś podważenie pionków No i posunięcie wieża G8 No właśnie tutaj też przy okazji Hetman atakował wieżę, więc trzeba było uciekać To jest zrozumiałe I wieża zagrywa na D1 No właśnie, niby się wieże bronią, niby tak Ale jest posunięcie E3 Naprawdę widok No niezwykle ciekawy Niestety dla białych nie jest on korzystny. Wieża, Hetman zagrywa na c3 I prosty ruch, tu jest dużo ruchów, które Wygrywają te pozycje Hetman zbił na d1 w tej sytuacji, wieża zbiła i posunięcie e2 i muszę przyznać, że ten Obrazek też robi wrażenie, gdyż to bardzo rzadki obrazek Partia Według mnie bardzo pouczająca, zresztą jest ich wiele Ale ta była taka no charakterystyczna Dzięki serdecznie za oglądanie no i do następnego, trzymajcie się, cześć.